Maciek, remisujemy na terenie Podbeskidzia dosyć ciężkim. Jakbyś ocenił to spotkanie z perspektywy bramki? Z perspektywy bramki bardzo ciężki mecz. My się zawsze ciężko gra. Murawa tutaj dzisiaj kompletnie nam nie dopisała. Ale Murawa też jest dla drużyny przeciwnej, także tutaj nie szukamy usprawiedliwień. Dostaliśmy bramkę w pierwszej połowie, w drugiej szybko się podnieśliśmy, strzeliśmy bramkę i to cieszy dzisiaj z całego meczu, że się podnieśliśmy po tym i nie przegraliśmy. Jeden punkt na ciężkim terenie wywalczony i pracujemy dalej. Za chwilę kolejny mecz. Teraz mamy ciężki okres, także skupiamy się na pracy, regeneracji i na kolejnych meczach. Obroniłeś rzut karny. Wyczułeś rywala, czy po prostu rzuciłeś się w ciemno? Nie, no wyczułem. To, jak to się mówi, tutaj nosek, ale no, no ale jest bramka, tu nie ma co, troszkę za czysto ją chyba złapałem. Szkoda tej sytuacji, ale mówię, z perspektywy meczu dla mnie przeciwnik chyba miał więcej sytuacji bramkowych niż my. Mecz kończy się remisem. Szanujemy ten punkt, po prostu wracamy do meczu. Mimo wszystko dałeś po raz kolejny popis swojej gry w bramce. Dzisiaj parokrotnie ratowałeś na zespół przed utratą bramki. No dziękuję bardzo. Staram się. Staram się, pracuję z panem Sergiuszem i całą drużyną, całą linią obrony też trzeba pochwalić. Często chłopaki rzucają się pod nogi, blokują te strzały i chwała nam za to, że mamy naprawdę bardzo mało bramek straconych. Ja, strzelonych też nie mam za dużo, ale najważniejsze, żeby ta jedna bramka była więcej strzelona od przeciwnika i na tym się skupiamy. Na koniec jeszcze tylko Cię zapytam. Straciliśmy co prawda pozycję lidera, ale myślę, że wyjeżdżamy tutaj z Podbeskidzia, z Bielska Białej. No z pozytywnymi emocjami, jednak wciąż jesteśmy jedynym niepokonanym zespołem w lidze, no i wciąż tracimy bardzo mało bramek. Dokładnie na tym się skupiamy. Tutaj słowo lider teraz tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Nawet powiem więcej, lider zawsze ma dodatkową presję. I to też czasami przeszkadza w tym wszystkim. Także ja, może to źle zabrzmieć, ale cieszę się, że nie mamy lidera i jesteśmy ciągle wysoko. Ważne, żeby być liderem na koniec sezonu. Pierwsze, drugie miejsce. To jest ten cel. Długa jest droga. Przeciwników w tym sezonie mamy naprawdę trudnych, więc każdy będzie chciał być liderem, każdy będzie chciał być w tej dwójce czy szóstce nawet na końcu, więc tak jak powiedziałem, pracujemy dalej i skupiamy się na najbliższych meczach.